Piątek, 7 marca, Anita Stefańska-Pluskota, witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. Prace modernizacyjne prowadzone na ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, wykonywane w ramach traktu Wielu Kultur etap drugi, weszły w poniedziałek w decydującą fazę. Ale to nie jedyny drogowy remont, jaki w ramach projektu w mieście się rozpocznie. Na drogowców czeka ulica Starowarszawska. Na razie życie na Starowarszawskiej płynie swoim rytmem. Ale już niedługo, po to by ulica odzyskała swój dawny blask, rytm życia tu wyznaczą drogowcy. Urzędnicy właśnie są po otwarciu ofert, które wpłynęły do przetargu na wybór wykonawcy modernizacji Starowarszawskiej. Oferty były trzy i, co cieszy urzędników, znacznie tańsze niż zakładano. Wpłynęły trzy oferty na wykonanie robót przebudowy ulicy Starowarszawskiej. Wszystkie trzy oferty są poniżej wartości kosztorysów ofertowych, czyli tych pieniędzy, które miasto przeznaczyło na wykonanie tej roboty. Wykonawca Starowarszawskiej będzie musiał wymienić sieci podziemne oraz napowietrzną sieć elektryczną. Jezdnia w połowie do zarysów muru będzie wykonana w kostce, dalsza część będzie wyasfaltowana. Podczas remontu przebudowany zostanie również most na rzece Strawie. Remont wykonywany jest w ramach projektu Trakt Wielu Kultur 2, na który Urząd Miasta pozyskał ponad 17 milionów złotych z Unii Europejskiej. Duża inwestycja zapowiada się też po zachodniej stronie miasta. Między kortami a basenem powstanie nowy obiekt sportowo-rekreacyjny, mający ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Prace podzielono na dwa etapy. W tym roku powstanie łącznik, który skomunikuje ze sobą ulicę Sikorskiego z Belzacką. W przyszłym roku pojawi się wyposażenie sportowe obiektu. Właśnie ogłoszono przetarg. Jak w tym roku zmieni się teren ulicy Belzackiej, znajdujący się pomiędzy kortami tenisowymi a krytą pływalnią? Niebawem powstanie tu dodatkowe połączenie komunikacyjne, bowiem projekt zakładający powstanie Centrum Rekreacji na Otwartym Powietrzu zawiera również budowę drogi, która połączy ulicę Sikorskiego z Belzacką. Będzie dwukierunkowa, o normalnej szerokości, około 6 metrów. Natomiast wyjazd na ulicę Sikorskiego będzie tylko na prawo, czyli będzie można zjechać w tę ulicę na prawo i wyjechać z niej też na prawo. Wiadomo, no nie przebudowujemy skrzyżowania tak, aby w obie strony ten kierunek tu był możliwy. Ulica nie tylko będzie częścią przyszłego centrum sportowego, ale ma duże znaczenie komunikacyjne. To będzie naturalny dojazd dla mieszkańców osiedla oraz rodziców dowożących dzieci do szkół czy przedszkoli oraz do placówek OSIR-u. Drogowcy przy ulicy Belzackiej powinni pojawić się już w pierwszej połowie bieżącego roku. Wtedy będą znane koszty prac. W przyszłym roku w tym miejscu pojawią się ścianka wspinaczkowa, siłownia terenowa, linarium, trybuny boiska do piłki siatkowej plażowej, plac zabaw i górka saneczkowa. Na tę część projektu miasto stara się o dofinansowanie. A każdą sumę dofinansowania świetnie policzą oni, najlepsi matematycy. Znamy już matematykę w roku 2014. 8 lutego w gimnazjum nr 5 odbyła się 12. edycja międzygimnazjalnego turnieju matematycznego, która wyłoniła zarówno zwycięzców indywidualnych, jak i drużyny. Dziś najlepsi z najlepszych miłośników królowej nauk odebrali nagrody. To już tradycja, że w gimnazjum nr 5 w pierwszą sobotę po feriach gimnazjaliści stają w szranki z królową nauk w międzygimnazjalnym turnieju. Siedmioosobowe drużyny z 10 gimnazjów, zarówno piotrkowskich, jak i z regionu, walczyły o puchar prezydenta miasta. Tym samym 70 gimnazjalistów rywalizowało o miano matematyka roku. Turniej to nie tylko sprawdzenie siebie, ale też doping i rozgrzewka przed startami w matematycznych zmaganiach na stopniach wojewódzkich czy ogólnopolskich. Dla nich to jest taki wyznacznik, że podążają w tym dobrym kierunku, że później ci uczniowie nie mają problemu z wyborem szkoły średniej, bo zazwyczaj wybierają klasy właśnie matematyczno-fizyczne albo matematyczno-informatyczne. I to jak gdyby podchodzą również do egzaminu gimnazjalnego bezstresowo, bądź są laureaci w tych konkursach wojewódzkich czy olimpiadach zwolnieni. To myślę, że ci uczniowie właśnie też między innymi o to walczą. Komisja wyłoniła 14 laureatów, a tytuł Matematyka Roku 2014 zdobyło czworo z nich. Najlepszymi okazali się Jan Kociniak z gimnazjum nr 3, Kamil Stańczyk z gimnazjum nr 5 oraz Natalia Kucharczuk i Piotr Żuber z gimnazjum nr 4.
Czuję się taka szczęśliwa i wyróżniona, ponieważ jestem jeszcze w drugiej klasie i mam taką świadomość, że mam jeszcze jakby co ten jeden rok, żeby coś zająć, jakieś miejsce i się stresowałam też mimo wszystko, ale udało mi się na szczęście i czuję się taka zadowolona, taka spełniona z siebie. To jest zawsze jakieś dobre uczucie pozytywne, czujemy się docenieni właśnie w takich momentach. A czym jest dla ciebie ta wygrana? Kolejnym sukcesem to jest takie spełnienie się następne. Na tym nie koniec laurów. Suma wyników w konkursie Natalii Piotrka oraz ich kolegów pozwoliła też na uplasowanie się reprezentacji ich szkoły na pierwszym miejscu w rankingu drużynowym. Tym samym gimnazjum nr 4 zdobyło Puchar Prezydenta Miasta. Podczas uroczystości rozdania nagród przedstawiono również część artystyczną. Pozostajemy przy rywalizacji, ale w innej kategorii. Dziś w Sopocie rozpoczęły się halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce, które w Polsce zorganizowano po raz pierwszy. Na starcie, choć nie po raz pierwszy, stanęli dziś też uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w ramach Dnia Olimpijczyka. Zawody 13 zorganizowała w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Chwila skupienia, narada drużyny oraz okrzyk, który ma podgrzać młodych sportowców do walki i można zaczynać rywalizację na olimpijskim torze. Konkurencji zręcznościowych nie brakowało. Wszystkie wymagały od zawodników nie tylko szybkości, ale też sprytu i skupienia. Gorąco było nie tylko w biegu, ale i na trybunach. Kibice trzymali kciuki i dopingowali do walki. Jednym słowem, dla wszystkich to dzień pełen emocji. Nie liczy się wygrana, tylko taka zabawa i radość z wszystkich konkurencji z tego święta. Bardzo świetny, co prawda rywalizację, trzecie miejsce zajęliśmy, ale liczy się dobra zabawa i humor. Można się wyszaleć, nie siedzimy w szkole, nie uczymy się tak dużo, tylko biegamy, wyszalejemy się, nie, mamy już trochę mniej energii w domu, nie przeszkadzamy naszym rodzicom na przykład. Było bardzo fajnie, inne klasy też, szkoła mogła się fajnie zorganizować, rywalizowaliśmy ze sobą klasami, mogliśmy porównać nasze umiejętności. Uroczystość miała iście olimpijską oprawę. Każda drużyna ubrana w kolorowe stroje reprezentowała dany kontynent. W 13 Dzień Olimpijczyka to już tradycja. Zawsze bierze w nim udział cała szkoła. Dla dzieci takie akcje to same korzyści. Dzieci mają szansę wykazać się swoją sprawnością fizyczną, grać fair play, zakosztować tego owocu zwycięstwa, jak i porażki. Myślę, że jest to przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Na koniec każdej konkurencji nie zabrakło również zwycięskich dyplomów, wręczanych oczywiście na podium. Nie bez przyczyny na olimpijskie zmagania wybrano marcową datę. W czwartek, 6 marca, obchodziliśmy Dzień Olimpijczyka. Wczoraj Dzień Olimpijczyka, a jutro Dzień Kobiet. Ten już w czwartek obchodzono muzycznie w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Muzycznie będzie też na sali widowiskowej w sobotę. W Ośrodku Edukacji Artystycznej dla pań z okazji Dnia Kobiet podczas koncertu wystąpił chór seniora Radość Życia oraz zespół wokalny Ewki. Repertuar przygotowany na to spotkanie nie był przypadkowy. Chór lubi śpiewać raczej fragmenty dużych form, no ale to by było za ciężkie, więc mówię, a tak troszeczkę sobie pojedźmy luźniej, po ciepełku, po serduszku. No, może się spodoba i myślę, że się spodobało. Podczas koncertu dla pań w większości wystąpiły śpiewające panie. Dla nich śpiew to odskocznia od codzienności, a także sposób na zatrzymanie młodości. Tak, uwielbiam. Dlaczego? Bo mam to chyba w genach przekazane, tak uważam, nie wiem. Po prostu lubię śpiewać, lubię ludzi, lubię śpiewać. Kocham przyrodę, kocham świat. Muzycznie było, ale muzycznie też będzie. Miejski Ośrodek Kultury też przygotował nie lada niespodziankę. Chciałbym Państwa zaprosić na wspaniały program artystyczny, w którym dominować będą kobiety. Wystąpią wspaniałe, młode piosenkarki. Niektóre z nich są znane z programów telewizyjnych, m.in. Agata Michalska, Anna Frączak, Katarzyna Kołodziejczyk, Olga Lisiecka, Karolina Sporysiak, ale również Patrycja Brynkiewicz Taniec i mistrzyni Polski Karate Olga Świąder. To już 8 marca w sobotę o godzinie 17 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Jeszcze bilety są w sprzedaży. Proszę Państwa, zapraszam. Dzień Kobiet! Piotrkowianie są happy.
Dziś z samego rana rozpoczęło się nagranie teledysku do piotrkowskiej wersji piosenki Happy Pharrella Williamsa. Pierwsze zdjęcia wykonano na miejskim lodowisku. Grupa młodzieży radośnie ślizgająca się na lodowisku w rytm przeboju Happy. To jedno z ujęć do piotrkowskiego teledysku. Choć nagranie to poważna sprawa, zabawy przy pozowaniu i wykonywaniu radosnych min było sporo. No bo chcemy się pokazać, że dobrze się bawimy. Tak. Chcemy pokazać, że też umiemy się bawić. Czyli piotrkowianki są happy? Tak, bardzo. W zdjęciach na lodowisku wraz z grupą młodzieży wziął udział prezydent Piotrkowa Krzysztof Hojniak. Żyjemy w takim mieście, że trudno nie być happy, tak? A tu dzisiaj eksponujemy, podkreślamy na lodowisku, które w tym sezonie już się kończy, ale można wiele pięknych obiektów, które są w Piotrkowie, pokazywać. No, dziś w sezonie zimowym pokazujemy lodowisko i cieszymy się, że jesteśmy piotrkowianami. Nagranie zdjęć do teledysku potrwa cały weekend i będą one nagrywane w różnych punktach miasta. Premiera teledysku, w którym wystąpią piotrkowianie, planowana jest za około 7 dni. Wszystko co dobre kiedyś musi się skończyć. Zapowiedzi synoptyków oznaczają, że sezon zimowy niebawem dobiegnie końca. Wysokie temperatury powodują, że i tafli miejskiego lodowiska już nie da się zamrozić. Dlatego ten weekend to ostatni moment na to, by pojeździć na łyżwach. Tegoroczny sezon miejskiego lodowiska był jednym z najlepszych. Na tafli w sumie ślizgało się kilkanaście tysięcy miłośników śmigania na łyżwach. Ile osób jeździło w tym sezonie na łyżwach? Patrzę na to poprzez wpływy kasowe, także analizując je w oparciu o rekordy ubiegłe, było to 67 tysięcy. W tym roku, pomimo wprowadzonych stawek promocyjnych, rodzina 4+, cen promocyjnych w czasie ferii, także stawek rodzinnych, osiągnęliśmy dochody naszej jednostki na poziomie 92 tysięcy, zatem jest to bezwzględny rekord. Niestety to, co dobre, kończy się. Prognozy wzrostu temperatury do ponad 10 stopni Celsjusza oznaczają, że tafla mimo schładzania nie będzie wystarczająco zmrożona. Pobiliśmy rekordy i sezonu, i jednodniowe, także nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować piotrkowianom za ten wspaniały sezon, za tę wspaniałą atmosferę, no ale zaprosić jeszcze na dwa dni na nasze lodowisko. 8 i 9 marca to dwa ostatnie dni tego sezonu, na które serdecznie zapraszam. Ale nic straconego. Jeśli zima wróci, niewykluczone, że sezon może rozpocznie się na nowo. W weekend można udać się nie tylko na lodowisko. W sobotę Centrum Informacji Turystycznej zaprasza na kolejny spacer po mieście. Tym razem będzie można poznać historię kościoła ewangelicko-augsburskiego. Zbiórka o godzinie 16 przed kościołem. A w niedzielę zapraszamy do muzeum na widowisko Piotrków Sejmowy o godzinie 11 i 13. Wstęp bezpłatny. Dziś w informacjach to już wszystko. Za chwilę magazyn Verbum oraz kurs na kulturę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Moi kochani, witam Was tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Rozpoczęliśmy już w Środę Popielcową tę drogę, podróż do Paschy, do świąt Zmartwychwstania. I tę pierwszą niedzielę jesteśmy zaproszeni, by podjąć nasze zmaganie ze słabościami, z grzechem. Będziemy wołali o miłosierdzie do Pana w psalmie, ale także będziemy wpatrywali się w Jezusa, który po wielu dniach pobytu na pustyni poczuł głód i zmaga się z pokusami. My też nosimy w naszych sercach różnego rodzaju głody, różnego rodzaju pragnienia, potrzeby i z nimi się na co dzień zmagamy. Nie zawsze w sposób dobry je rozwiązujemy, nie zawsze w sposób najlepszy zaspokajamy nasze głody. Ta Ewangelia przynosi nam dobrą nowinę, orędzie, że możemy, wpatrując się w Jezusa, uczyć się, jak dobrze pokonywać, czy dobrze też zaspokajać swój głód. W pierwszej odpowiedzi na pokusę Pan Jezus mówi: nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wielki Post w szczególny sposób chcemy się wsłuchiwać w to Słowo Boże.
Przygotowujemy się poprzez rekolekcje, poprzez gorzkie żale, poprzez rozważanie Drogi Krzyżowej. I chcemy w tym Wielkim Poście u nas zaproponować też takie rekolekcje trochę inne, które będą trwały przez 4 tygodnie razem ze świętym Ignacym, który też zmagał się ze swoimi pokusami, który ostatecznie odrzucił te pokusy, by wybrać Chrystusa. Chcemy razem z nim wędrować poprzez te rekolekcje ignacjańskie, pomóc sobie w przygotowaniu do paschalnych świąt. Ten tydzień, który jest przed nami, poniedziałek, będzie także bogaty w inne doświadczenia. Będzie także we wtorek msza święta z modlitwą o uzdrowienie. W czwartek będzie pierwsza rocznica wyboru papieża Franciszka. I zapraszamy i zarówno we wtorek, i w czwartek do nas, do wspólnej modlitwy o godzinie 18:30. Witam serdecznie. Kolejny kurs na kulturę, tym razem pełen teatru, a to za sprawą między innymi moich gości. Agnieszka Olczyk oraz Anna Wajdzienko, instruktorki teatralne, reżyserki, laureatki Regionalnego Przeglądu Teatrów Amatorskich, od którego zresztą zaczynamy. Podczas 2-dniowej rywalizacji w Regionalnym Przeglądzie na scenicznych deskach swoje spektakle wystawiło 17 amatorskich zespołów. W piątek scena należała do najmłodszych artystów. W sobotę w szranki na najlepszą teatralną propozycję stanęli gimnazjaliści oraz grupy ze szkół ponadgimnazjalnych. Jak zaprezentować swój talent na scenie, żeby zdobyć serce komisji i żeby samemu być zadowolonym z siebie, a występ zaliczyć do udanych? Młodzi artyści mają swoje sposoby. No to najważniejsze się wczuć się w tą rolę, bo jeżeli ktoś tej roli nie czuje, no to może wyjść totalna klapa z całego przedstawienia. Myślę, że najważniejsze jest, żeby się dobrze bawić, bo to jest tak naprawdę zabawa i to jest tak naprawdę przyjemność dla nas jako aktorów. Myślę, że ważne jest też to, żeby nie dać po sobie poznać, że na przykład ktoś się pomylił albo że nie wiem, że coś było nie tak. Dla niektórych z młodych aktorów to było pierwsze oko w oko z zawodowymi jurorami. Inni mają na swoim koncie już niezliczoną ilość występów. Wszystkich łączy miłość do teatru i wrażliwość. A to widać, mówią jurorzy. To jest naprawdę ogromna przyjemność. Patrzeć, z jaką pasją ci młodzi aktorzy podchodzą do wykonywanych zadań, jak oni są zaangażowani w to, jak teraz już mi serce wali, bo wiem, że wszyscy już tam czekają na dole, jaki będzie ten werdykt. No i oczywiście chciałbym się wszystkich ukochać i należy wszystkim pogratulować, bo że w ogóle chcą robić teatr, że są w to zaangażowani. No ale wiadomo, nie wszyscy dostaną nagrody, także trzeba będzie szybko uciekać z Piotrkowa do Łodzi. Zdobytą podczas tegorocznego przeglądu mogą poszczycić się m.in. aktorzy Teatru Gambit z Miejskiego Ośrodka Kultury za spektakl Barykada, opowiadający o konfliktach międzypokoleniowych. Ta grupa marzy o aktorskiej karierze zawodowej. To miejsce nam ułatwia to, tak? My się możemy tutaj realizować już od początku, nabywać tych umiejętności aktorskich i zdecydowanie to pomaga. W przyszłości, no, zobaczymy, każdy z nas to będzie, ale planujemy. Planujemy przyszłość chyba wszyscy związaną z teatrem, także oby nie zapeszyć. No i to, co jest najważniejsze, to, że ten MOK naprawdę stał się już dla nas drugim domem. Tak. I klimat, który tu panuje, to jest po prostu, no, przyjaciół się tu poznaje. Tak. Kiedyś nawet policzyłem, że najwięcej czasu spędzam w szkole, potem jest MOK, a na trzecim miejscu dopiero dom, także... Tak, oto ja mam MOK, dom, szkoła. Równorzędnie z zespołem Gambit pierwsze miejsca zajęli zespół Antidotum, również z MOK-u, oraz Zakątek z Busoli, które zdobyły też nominacje do udziału w 32. Ogólnopolskich Konfrontacjach Młodzieżowych Centrum 2014 w Łodzi. Wśród najmłodszych najlepszymi okazali się zespoły Berek z MOK-u, Urwisy z Busoli oraz Ulinki ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Tomaszowa Mazowieckiego. Te grupy zdobyły również nominacje do Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcego.
Podejrzyjmy zatem teatr od środka, prawie jak u Czechowa, może mniej głęboko. Agnieszka Olczyk, instruktor teatralny grupy Berek, z którą to grupą zdobyłaś pierwszą nagrodę w kategorii dziecięcej wspomnianego wcześniej przeglądu teatrów amatorskich. Cóż to za spektakl? W tym roku z Berkiem przygotowałam spektakl pod tytułem Dziób w dziób na podstawie dramatu Maliny Prześlugi. Jest to historia gołębi, które tworzą bardzo hermetyczną grupę, nie chcą nikogo z zewnątrz do siebie przyjmować. Spektakl podejmuje temat walki ze stereotypami. Temat dosyć trudny, ale bardzo ważny. Powiedz proszę, ponieważ słyszeliśmy o twoim spektaklu i ci, którzy widzieli, na pewno wiedzą, że jest to spektakl wyjątkowy. Co twoim zdaniem, zdaniem reżysera, jest atutem największym spektaklu Dziób w dziób? A myślę, że ten spektakl ma wiele atutów. Jednym z nich jest prawda sceniczna. Drugim naturalność i swoboda. To bardzo trudne. Dziewczynek zdecydowanie, tak. Mhm. To bardzo trudne, żeby właśnie taka ta naturalność ze sceny przebijała się, ale jakoś się to udało. Pracujecie od jakiego czasu z Berkiem? Współpracę z Berkiem rozpoczęłam 1,5 roku temu, przy czym grupa się troszeczkę modyfikuje. W tym roku pojawiło się w niej 6 nowych dziewczynek. W sumie jest ich 14. No, to taka pokaźna grupa, tak. Pokaźny teatr. To same dziewczynki? Same dziewczynki. Same dziewczynki. No, to w kobietach siła z okazji Dnia Kobiet. Wszystkiego dobrego i starszym, i młodszym berkowiczkom. Agnieszko, powiedz proszę, bo przed tobą, jeśli nie większe, to na pewno równie ważne wyzwanie artystyczne. Mówię jeszcze o miesiącu marcu. Możesz zdradzić nam kulisy tego wydarzenia? Niewiele mogę o tym powiedzieć w tym momencie, ale potwierdzam, rzeczywiście rozpoczęłam również pracę, niedawno zresztą, z grupą teatralną w gimnazjum numer 2, z którą przygotowuję spektakl pod tytułem Pręcik na podstawie dramatu Maliny Prześlugi. A ja dopowiem, że z kolei ten spektakl to twój spektakl dyplomowy, bowiem Agnieszka jest obecnie absolwentką, a za chwilę właściwie odwrotnie, jest studentką, a za chwilę absolwentką Wydziału Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. I życzymy ci to też, żeby ten spektakl dyplomowy oceniony był jak najlepiej, ale tam chyba nie o oceny chodzi, tylko o ten wielki proces, dzięki któremu tworzysz tak piękne spektakle. Rzeczywiście, najważniejszy jest dla mnie proces. I miło mi patrzeć na osoby, które rozwijają się w różnym tempie, daję im na to czas. A nam bardzo miło jest oglądać twoje spektakle. Życzymy tobie i sobie jeszcze wielu takich spotkań. Dziękuję bardzo. Agnieszka Olczyk, a my, szanowni państwo, przechodzimy teraz do spotkania z teatrem zawodowym. Kapliczka.pl to historia prosta, a ogromnie przez to smutna, by powtórzyć za jedną z postaci Wesela Wyspiańskiego. Pijaństwo, głupota, kuriozalne poszanowanie indywidualizmu, warcholstwo śmieszą niezwykle, ale i do czasu jednak. Do czasu uświadomienia sobie, że portret warstwy społecznej, który oglądamy, jest właściwie portretem kilkuset lat naszego kraju. Dodatkowo zamierający śmiech w sytuacjach, które przypominają nam współczesność, budzić może niepokój. To wszystko w kapliczce.pl. Kolejna propozycja regionalnej sceny Teatru Jaracza to spektakl kapliczka.pl, czyli Wszystko dawniej szło lepiej, w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Spektakl swoją łódzką premierę miał w październiku minionego roku. W Piotrkowie widzowie kapliczkę zobaczyli 2 marca. Bohaterowie spektaklu, którzy przyszli pod kapliczkę, żyją w 2 różnych światach, uprawiają równocześnie 2 polityki i jakoś dają sobie z tym radę. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie można było zobaczyć w tym spektaklu plejadę znakomitych aktorów. Wystąpili m.in. Dorota Kiełkowicz, Izabela Noszczyk, Matylda Paszczenko, Agnieszka Skrzypczak, Zofia Uzelac, Ewa Wichrowska, Marcin Łuczak, Marek Nędza, Mariusz Saniternik, Michał Staszczak, Andrzej Wichrowski. Przedstawienie jest zbiorem obrazków ukazujących obyczaje polskiej szlachty przy jedzeniu, na sejmiku czy w kościele. Nie ma tutaj ani zwartej fabuły, ani ścisłego podziału postaci. Cały chaos został jednak perfekcyjnie uporządkowany dzięki klarownemu scenariuszowi i oczywiście aktorom. Przestarzałą XVIII i XIX-wieczną polszczyznę Grabowski tak podzielił między wykonawców, że spektakl ani na chwilę nie traci komunikatywności i tempa.
poważnej, chodzi o wymiar artystyczny, kapliczce, teraz o równie ważnym, choć amatorskim spektaklu. Rodzaj nijaki, instruktor, reżyserka Ania Bajdzielko, a spektakl ważny, ponieważ podejmuje tematykę naprawdę wyjątkową, no i trudną. O czym jest Rodzaj nijaki? Opowiada historię młodego, samotnego mężczyzny. Dlaczego jest samotny? Samotny jest dlatego, ponieważ ma problem ze zrozumieniem swojej płci. Czuje się kimś innym, a jest kimś innym. Mhm. Spektakl oparłaś o prozę Jana Martela. Książka koncentruje się na głównym bohaterze, natomiast ty rozłożyłaś środek ciężkości na jednego chłopaka, ale też na siedem dziewczyn. Skąd pomysł na taką zabawę tekstem? Zabawa tekstem. No, bardziej chodziło mi o pokazanie problemu niż zabawę. Wiadomo, że problem dotyczyć może i kobiety, i mężczyzny. Akurat w tym przypadku, w związku z tym, że mamy jedynego mężczyznę w zespole, a siedem dziewcząt, wybraliśmy, że jest to problem mężczyzny, ale równie dobrze może to być problem kobiety. Izabela Noszczyk, członkini jury tegorocznego przeglądu, powiedziała, że siłą tego spektaklu jest refleksja, cisza, ale też taki swoisty pazur. Co dla ciebie jest atutem największym? Na pewno prawda płynąca ze sceny, ale też prosta forma, jakiej użyłam w tym spektaklu. Bo ja przypomnę Państwu, że na scenie mamy tylko łóżko i praktycznie nic więcej. Tak. Jak to i artyści sami muszą stworzyć odpowiednią atmosferę, odpowiedni klimat, wywrzeć odpowiednie emocje na publiczności, żeby spektakl odniósł określony skutek, tak, dokładnie. Żeby się podobał, a podobał się, jak wiemy, na pewno. Dziękuję bardzo, życzymy wielu sukcesów. Ja dodam, że Rodzaj nijaki reprezentować będzie nasze miasto na konfrontacjach młodzieżowych w Łodzi, ale jeszcze takie jedno ostatnie pytanie. I co dalej? Gdzie jeszcze Was będzie można zobaczyć? Na jakich festiwalach zaprezentujecie spektakl? Znaczy, mamy oczywiście plany pokazania tego spektaklu na innych festiwalach. Zobaczymy, czy uda nam się dostać na te festiwale. Myślimy o Szydłowcu. No i zobaczymy, co dalej. My na pewno zaprosimy Państwa na kolejną odsłonę Rodzaju nijakiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Anna Bajdzienko. A my przechodzimy do spotkania z muzyką. Ania, czy Bob Dylan gościł kiedyś w Polsce, jak myślisz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gościł, szanowni Państwo, i to dwa razy. W 1994 występował w Krakowie i w Warszawie, natomiast w 2008 roku koncertował w warszawskim klubie Stodoła. I możliwe jest, drodzy Państwo, przy tym, że jego ten ostatni koncert oglądał niejaki Igor Herbut, który parę lat później założył polsko-łękowsko-ukraińską grupę Lemon. Czy tak było właściwie? Nie wiem, nie jestem tego pewien. Wiem na pewno, że ostatnio w Piotrkowie za sprawą tych dwóch artystów było koncertowo właśnie. Odwiedzając małą Dylandię, można było posłuchać takich przebojów Popa Dylana jak Billy Kid czy Pukając do nieba bram. Te utwory zna każdy młody gitarzysta. Na tych dźwiękach swoje pierwsze gitarowe szlify zdobywał Paweł Małolepszy. Dylan, no to od dziecka, w zasadzie to człowiek się uczy. Każdy gitarzysta, przynajmniej w moich czasach, to było tak, że musiał zagrać jakąś piosenkę Dylana. W tamtych czasach no, najpopularniejsze, no to oczywiście Odpowiedź i wiatr i Pukając do nieba bram. No i to taki jest elementarz gitarzysty. Podczas koncertu zespół zaprezentował utwory Boba Dylana, jak i kompozycje inspirowane jego twórczością. Polskie teksty napisał i przetłumaczył Paweł Małolepszy. To pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia odsłona Małej Dylandii. Piotrkowska grupa zapowiedziała, że z tym repertuarem jeszcze się pokaże.
Młodzi, zdolni muzycy, którzy wspólną karierę rozpoczęli dzięki telewizyjnemu talent show. Ich debiutancka płyta ma już status platynowej, a w ciągu zaledwie kilku miesięcy wylansowali aż 3 przeboje. Grupa Lemon dwukrotnie wystąpiła w Piotrkowie. Muzycy na mokowskiej scenie zagrali 22 i 23 marca. Podczas obu koncertów nie zabrakło największego przeboju Wkręceni. Muzyka to połączenie rocka, kultury łemkowskiej i ukraińskiej. Po koncercie po autografę ustawiła się długa kolejka. I po takim przyjęciu zespół z pewnością jeszcze nie raz powróci do Piotrkowa. W tak doborowym towarzystwie trudno nie mówić o teatrze, jednak póki co te dziedziny sztuki zostawmy na boku. Wracamy do książek, a ściślej mówiąc do konkursu czytelniczego sprzed 2 tygodni. Pytając o ostatnie chwile Adolfa Hitlera, pytałem również o jego towarzyszkę, o Ewę Braun. Odpowiedzi bardzo dużo, jednak laureatem za sprawą maszyny losującej został pan Michał Wawrzyk. Gratulujemy bardzo. A my tutaj z dziewczynami już ukuliśmy kolejne pytanie rodem z teatru, a nagroda książkowa jak zwykle dla państwa. A póki co pytanie. Proszę państwa, kiedy obchodzimy Dzień Teatru? Odpowiedzi należy kierować na adres kultura@telewizjapiotrkow.pl. Dziękuję bardzo i spodziewam się masy odpowiedzi poprawnych, ale tutaj Ania podpowiada, że warto jeszcze wspomnieć o akcji Kierunek Teatr. Mowa o comiesięcznych wyjazdach do teatru i tym razem 20 marca zapraszamy państwa do Teatru Jaracza w Łodzi na sztukę Według Agafi w reżyserii Agaty Duda-Gracz. Telefon kontaktowy, rezerwację przyjmujemy do 17 marca. No i niezwykle teatralnie, zapraszając na za 2 tygodnie na kurs na kulturę, mówimy państwu do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.